Nawet na 5 lat więzienia może zostać skazany 27-latek, który w sobotę podpalił w chojnowie dwa samochody. Jednym z nich był pojazd należący do jego partnerki. Mężczyźnie nie spodobał się fakt, że kobieta chciała wraz z koleżankami udać się na imprezę. Groził jej śmiercią i wulgarnie wyzywał. Kobiety nie zmieniły jednak swoich planów, a samochód zaparkowały nieopodal chojnowskiego dworca. W tym czasie 27-latek podpalił pojazd swojej partnerki, a po zatrzymaniu mężczyzna tłumaczył się tym, że wpadł w złość. Na skutek zapalenia się pojazdu, zniszczeniu uległ również samochód zaparkowany obok.